Pod wodzą Oresta Lęczyka Śląsk Wrocław wywalczył Mistrzostwo i Superpuchar Polski. Czy jego następca, Stanisław Lewy, również zapisze się z złotymi zgłoskami w historii WKS-u? Drużyna pod wodzą Czecha staje przed szansą wywalczenia Pucharu Polski oraz zajęcia wysokiego miejsca w lidze. Czy kontrakt z Czechem zostanie przedłużony na kolejny sezon? Co o warsztacie szkoleniowca sądzą kibice Śląska Wrocław? Zapytamy ich o to. Chciałem zapytać, jaka jest pana ocena pracy trenera Stanisława Lewego? Czy powinien zostać na kolejny sezon w Śląsku? Znaczy, trener tutaj nie ma nic specjalnie do gadania, do wyboru. Wszystko zależy od zawodników. Ale od funduszy. Ale generalnie... Od transferów. Generalnie no, na dzień dzisiejszy ciężko jest powiedzieć. No, mówię, przede wszystkim zawodnicy, więc jeśli są transfery, są pieniążki, są zawodnicy, są wyniki. Jeżeli będzie podium i jeżeli gramy ten puchar, to jak najbardziej. No. Do mistrza trzeba jeszcze będzie wzmocnić. Ale myślę, że tak, jeżeli osiągniemy te cele, to tak. Że tak, że powinien zostać. Przyjdzie nowa osoba i znowu będzie. Jest okej, powinien zostać. Gdyby na piłkarzy nie. Nie trenera moim zdaniem. Myślę, że trzeba mu dać jeszcze troszkę czasu. Wszyscy kibice w Śląsku to dajmy, oczekujemy po trener Lęczyku obrony mistrzostwa. Myślę, że w tym sezonie jest to już raczej niemożliwe, dlatego myślę, że trzeba go zostawić jeszcze na ten sezon najbliższy. Nie znam się jeszcze tak dobrze. Pan? Ja też. Okej. Moim zdaniem tak. Budować drużynę. Widać po tej drużynie, że ona powoli do przodu idzie, delikatnie. Może niezbyt nie szybko, tak? Czyli warto dać trenerowi troszkę więcej czasu. Tak mi się wydaje, że widać postępy w grze. Nie jest to już taka archaiczna gra, tylko widać, że ta piłka zaczyna pracować. I zawodnicy znają swoje miejsce gdzieś tam mniej więcej. Całkowicie inaczej to wygląda niż, nie wiem, w tamtym sezonie. To chociaż, nie powiem, tamten sezon był lepszy. Ale teraz jest więcej gry. Ja jestem słaby kibic, ale chyba powinien. Należy, powinien chyba. Czwarte miejsce w lidze, finał Pucharu Polski. To już należy, powinien spróbować jeszcze. Uważam, że powinien zostać na dłużej w Śląsku, ponieważ uważam, że każdemu trenerowi powinno dać się szansę rozwinąć i pokazać swoje umiejętności, jaką ma koncepcję na prowadzenie drużyny. Nie powinno się trenera zwalniać zbyt szybko po jednym nieudanym sezonie, czy po jednym złym wyniku. Myślę, że powinien. Myślę, że mimo tego, że było parę takich przypadków, gdzie nie wszystko potoczyło się po naszej myśli, to jednak chłop wyczuwam, że ma jaja i że powinien zostać. Nie ma takiej opcji. Nie nadaje się. Ten człowiek się w ogóle nie nadaje. Nie ma w ogóle pomysłu na ten zespół. A czemu? Czemu jest pan tak krytycznie nastawiony? Moim zdaniem troszeczkę kiepsko wystawia zespół. Nie daje pograć więcej zawodnikom. Jeżeli ma się troszeczkę dłuższy, jak ma się tam jakąś ławkę, to powinno się z tego korzystać. Tam są jacyś zawodnicy, którzy niektórzy czasami dobrze grają, a czasami jest taka sytuacja, że niektórzy słabo grają. Także trzeba korzystać z tego, co jest. No wiadomo, że jest troszeczkę kiepsko, no ale trzeba coś robić, żeby było dobrze. A ten nasz trener to się nie popisuje wcale, naprawdę. I to mi się wydaje, że dużo osób się liczy z moim zdaniem. Stanisław Lewy obchodzi urodziny. Pojawiły się informacje, że kontrakt z czeskim szkoleniowcem może zostać przedłużony. Jaka jest twoja opinia na ten temat? Czy Śląsk powinien się związać z nim na następny sezon? Przyznam szczerze, że mam mieszane uczucia, bo tak samo jak zmiennie gra Śląsk, tak samo zmienne uczucia mam na temat trenera Lewego. Przypomnijmy, że gdyby kontrakt został przedłużony, no to jest to ryzyko, tak? Bo trener dostanie drugi okres przygotowawczy pełny i albo go zmarnuje, albo rzeczywiście drużyna zrobi postęp. Myślę, że jeszcze powinniśmy na miejscu włodarzy klubu, jeszcze poczekałbym kilka kolejek i zobaczył, jak to się dalej potoczy, jak Śląsk będzie dalej grał, czy rzeczywiście będzie widać jakiś postęp, więc nie spieszyłbym się z nowym kontraktem z trenerem, w przeciwieństwie do nowych kontraktów z kilkoma piłkarzami, którym też wygasają umowy i to byłoby dla mnie priorytetem. Nie wiem. Trener Stanisław Lewy to jest strasznie sympatyczny facet. Trener Stanisław Lewy to jest szkoleniowiec, który osiągnął kilka dobrych rezultatów ze Śląskiem, choćby pokonał Legię Warszawa w lidze w rundzie jesiennej w ubiegłym sezonie. Ale rozmawiamy przed finałem Pucharu Polski z Legią Warszawa. Ja myślę, że przedłużenie umowy
może nastąpić, czy byłoby zasadne, gdyby Śląsk rzeczywiście zdobył jakieś trofeum. To znaczy albo po pucharowym zwycięstwie w finale nad Legią, oby, albo po zdobyciu no, trzeciego, bo wyżej już Śląsk nie będzie moim zdaniem miejsca w lidze, które też gwarantowałoby bezpośredni udział w pucharach. Mówienie o przedłużeniu kontraktu przed najważniejszą rozgrywką sezonu, jaką jest dzisiejszy, a potem następnie wtorkowy mecz z Legią, jest chyba trochę zbyt szybkie. Trudno mi się wypowiadać na temat warsztatu. Czasami pewne decyzje trenera lewego zaskakują, ale też i większych zastrzeżeń co do, nie wiem, selekcji, wyboru pierwszej jedenastki mieć nie można. No wiadomo, kontrowersja Dalibor Stefanowicz, który jednak nie gra złej rundy, trzeba powiedzieć. Zobaczymy, dajmy czas jeszcze, niech oni wygrają ten Puchar Polski, wtedy będzie zasadność mówienia, że warto, żeby Lewy został.